Witamy Państwa. Dziesiąta jubileuszowa edycja SEC Tauron European Speedway Championship. Ryszard Czarnecki i Piotr Szymański. Dzisiaj dokonujemy losowania numerów jeźdźców, którzy pojadą w pierwszym z czterech, jak zwykle, turniejów. Pierwszy turniej w Rybniku, 2 lipca, sobota, kolejne w Gistrow w Niemczech, potem w Łodzi, Nowe Miasto na trasie SEC-u i wreszcie finał w Pardubicach, w takim kultowym dla Speedwaya mieście, zrównoważone z Zlatą Prilbę, a także na finał Mistrzostw Świata Juniorów w ostatnich latach. A więc przystępujemy do losowania. Rybnik, 2 lipca, godzina 19. Pierwszy jeździec, no proszę, Polak, Piotr Pawlicki, otarł się o podium w zeszłym roku, ale jest w top 5, startuje w tym roku, mógł być mistrzem, medalistą w ubiegłym sezonie, tak się nie stało. Kolejny zawodnik. I tym razem Szwecja, Sverige, Oliver Berntsson. Bardzo proszę. To jest pytanie, czy mam tak bez przerwy losować, czy może jednak pan przewodniczący Szymański? No to możemy na zmianę po dwie, żeby sobie trochę dać oddechu. Nie ma ustawki, wszystko jest spontanicznie, jak widać. O, też Polak, Bartosz Smyktała. Proszę bardzo. Awans, awans Strasslundu. I potem w challenge'u. Szko, dość niespodziewany. A nie, przepraszam bardzo. Jeszcze nie ma problemu, to ja tak wyciągnę. No, to Szebek się przydał jakiś, ale gdzieś nic tam w stole nie ma. Wacław Milik. Klasyka, tak jak... Tak dzika, Polak, jedna z dzikich kart zawodników nominowanych przez Biuro Mistrzostw Europy. Na razie dwóch Polaków, Szwed i sąsiad Czech. Piąty zawodnik. No, już widzę niemiecką flagę. To nie będzie trudne. Kai Huckenbeck. Bardzo proszę. I kolejny. Idzie nam bardzo sprawnie. Mamy tyle lat praktyki już. Szóstka. Proszę bardzo. UK. United Kingdom, Great Britain and Northern Ireland. Adam Ellis. Bardzo proszę, Piotrze, czyń swoją powinność. Dziękuję. Leon Madsen. No to miałeś szczęście. Mocny, wicelider Grand Prix, wicemistrz Europy aktualny i były mistrz Europy. I Dimitri Berger, Francja. Też myślę, że dobra. No. Ciekawy jest. Nacja coraz ciekawsza. Straciłem rachubę z tej tremy, ale to jest teraz chyba siódemka? Dziewiątka. Dziewiątka, no, mówię właśnie. Aktualny mistrz Europy, zresztą po raz drugi, Mikkel Mikkelsen, ten, który walczył dzięki temu awans do Grand Prix, gdzie sobie radzi, no, niestety gorzej niż w Ekstralidze, ale Duńczyk, myślę, że w SEC-u będzie się udowodnić, że jest the best, ponownie. I teraz strzał w dziesiątkę. Kto będzie tym strzałem w dziesiątkę? Proszę tą kulę otworzyć. Proszę bardzo. A, Dawid Belego. Twardy zawodnik, mimo ciężkich upadków na motoronie w Toruniu, cały czas w topie i w sztosie. 11. I Daniel Biuri. Anglia. No i Sparta Wrocław. Wielka Brytania, Sparta Wrocław. Dobrze pojechał teraz ostatnim Grand Prix. No, aktualny mistrz świata, bądź co bądź. Drużynowo oczywiście. Niestety. Speed of Nations. Tak. Na swoim terenie. Panowie przygotowali gorsze te. Pomożecie, pomożemy. No. Pomożemy. Nacisnąć. No, cisnę, tylko że nic nie wyciskam. Byłem dobra rada, pomoże zawsze. Andrzej Lebiediew. Zwycięzca challenge. Dzielny Łotysz z Daugavpils, czyli w Gdyńsku albo Dyneburga, jak kto woli.
kolejny. 20 tysięcy Polonii polskiej. Tak, tak, tak. Nawet Armia Krajowa tam działała w okresie wojny. I sławny w więzieniu. Proszę bardzo, Kacper Woryna. Nasza dzika karta nadana przez Polski Związek Motorowy. Tak jest. Kacper Woryna, dzika karta w Rybniku. Z dobrym numerem startowym. Chociaż niektórzy uważają, że jest fatalny, ale... A teraz, uwaga. Janusz Kołodziej, Polska. Druga średnia punktowa w Ekstralidze. Jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. I dzika karta na cały sezon. Tak, dlatego, że niestety nie mógł wystąpić w challenge'u, w związku z tym za dobre wyniki otrzymał. A oczywiście awansował do challenge'u. I Patryk Dudek. Myślę też, że jeden z faworytów tego rocznego cyklu. No, aktualny brązowy medalista Seku. I wszedł, który walczy o podium Grand Prix. Tak. Rasmus Jensen. Mała niespodzianka, ale w bardzo dobrej formie w obecnym czasie. Misz Danii obecny od sprzed tygodnia. Wszedł szkoł. Cóż, proszę Państwa, to będzie pasjonująca rywalizacja. Te nazwiska elektryzują. Piotrze, bardzo dziękuję za to, co dzisiaj wspólnie zrobiliśmy. Transparentnie na oczach wszystkich. Liczymy, że w Rybniku będzie otwarcie absolutnie fascynującej rywalizacji w Seku. Zapraszamy do Rybnika. 2 lipca. Dziękujemy.